2022 roku zrealizowaliśmy drugą edycję akcji Dbam o Sądeckie. Podczas wiosennej odsłony akcji posprzątaliśmy 5 górskich szlaków na terenie powiatu nowosądeckiego. Jesienią wybraliśmy się natomiast nad brzegi sądeckich rzek i jeziora Różnowskiego. Posprzątaliśmy 4 urokliwe miejsca, które powinny być wykorzystywane do miłego spędzania czasu w środowisku naturalnym. Tymczasem dla niektórych osób stały się miejscem pozbywania śmieci. Pierwsza wycieczka odbyła się w sobotę, 17 września. Na dobry początek posprzątaliśmy brzeg Popradu w Cyganowicach. W spacerze wzięło udział ponad 30 osób. Przemierzyliśmy nieco ponad 2 km i zebraliśmy 15 worków śmieci. Znaleźliśmy też plastikowe wiaderko, 2 ławki oraz koło od roweru. Nasza pierwsza wędrówka nie przez przypadek odbyła się w Cyganowicach. Od początku naszej działalności współpracujemy z miejscowym, środowiskowym domem samopomocy Gniazdo. Podopieczni tej placówki już dawno chcieli wybrać się z nami na wycieczkę i tym razem się udało. Bardzo się cieszę, że mieliśmy możliwość dzisiaj wziąć udział w tej akcji. Ja się też pochwalę, że kilkanaście lat temu jeszcze jak organizowało się Gniazdo, to w wielkim deszczu żeśmy raz taką akcję przeprowadzili. No ale nie było wtedy takich możliwości, worków i takich wszystkich rzeczy. No a teraz dziś wszystko organizatorzy zadbali o profesjonalny, że tak powiem, oporządzenie, czyli worki. Mamy rękawice takie porządne, które się nie można bezpiecznie brać. Naprawdę wiele śmieci żeśmy już dzisiaj nazbierali. Ja pragnę podkreślić to, co już pani prezes powiedziała, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie. Dziękujemy, że w waszych poczynaniach bierzecie nas pod uwagę, bo jesteśmy bardzo chętni, zwłaszcza do takich akcji. Cieszymy się, że braliśmy w tym udział. Jest to super inicjatywa, połączone pożyteczne z przyjemnym. Podczas drugiej wycieczki wybraliśmy się do Piwnicznej Zdrój i posprzątaliśmy brzegi potoku Czercz w pobliżu jego ujścia do rzeki Poprad. W spacerze wzięło udział ponad 30 osób. Przemierzyliśmy nieco ponad 2 km i zebraliśmy 12 worków śmieci. Do tego plastikową skrzynię, kawałek rury PCV i drewnianą pilśnię. Wycieczkę zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasz Dom z Piwnicznej, z którym współpracujemy od lat. Osoby niepełnosprawne są bardzo chętne włączać się w różne akcje, dlatego że są osobami bardzo wrażliwymi. I one szczególnie są wrażliwe na to, co nas otacza. A przede wszystkim my jesteśmy ciągle zabiegani, niezdyscyplinowani, bo trzeba to powiedzieć, i nie dbamy o to nasze środowisko, które jest naszą matką, i nasi podopieczni nam o tym przypominają, bo to oni zwracają uwagę na piękno nas otaczające, na przyrodę, na wszystko to, co powinniśmy, z czym powinniśmy żyć w ciągłej symbiozie. Podopieczni już dzięki fundacji nauczyli się zbierać korki, segregować śmieci, doceniać deszczówkę. No a dzisiejszy dzień to taka wisienka na torcie przed zimą. Zbieranie śmieci, porządkowanie. Także uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. No i dziękujemy organizatorom, że nas zaprosili. Fajnie się zbierało śmieci, czuł się człowiek dobrze wtedy i jest całkiem inaczej. Mamy dużo butelek, plastiku w ogóle i za sobą nie sprzątają, tylko jak idą na przykład, to rzucają śmieci na przykład na trawę czy na chodnik i idą dalej, nie? Nie do kosza, tylko dalej idą, nie? Trzeba nie zaśmieciać sobie środowiska. Podczas trzeciej wycieczki przemaszerowaliśmy zaledwie 1 km i zebraliśmy prawie 30 worków śmieci. Głównie były to szklane butelki i puszki po alkoholu. Nie brakowało też plastikowych butelek po napojach, opakowań po słodyczach oraz odpadów budowlanych, a spacerowaliśmy nad brzegiem jeziora Różnowskiego w Tęgoborze. W sprzątaniu wzięły udział 32 osoby. Tak, nasza pierwsza akcja, chociaż o tej akcji słyszałam już dużo, dużo wcześniej. Jakoś tak nigdy nam się nie złożyło, żeby przyjechać i posprzątać śmieci, przy okazji mieć wspaniały spacer, poznać mnóstwo pozytywnych ludzi. I przede wszystkim to, że dzieci mają też kontakt z rówieśnikami, uczą się, że nie tylko mogą siedzieć przed komputerem, ale mogą też wspólnie od małego chodzić i robić coś dobrego. Jestem zachwycona, bardzo mi się podoba, bardzo fajni ludzie i po prostu dla mnie to jest taka
frajda też, żeby tu no, przyjechać, pobyć na świeżym powietrzu, oczywiście też pożytecznego też pozbierać te śmieci i czasami nam się to może wydawać takie dziwne, ale naprawdę świetna sprawa. Finałowa wycieczka odbyła się w niedzielę 23 października. Wówczas zaprosiliśmy miłośników regionu sądeckiego na wycieczkę brzegiem Dunajca w Łącku. W wędrówce wzięło udział 30 osób, które łącznie zebrały 15 worków śmieci. Wśród nich dominowały butelki i puszki po alkoholu, ale uczestnicy znaleźli też wiaderka po materiałach budowlanych i krzesło ogrodowe. No konieczne jest, żeby organizować takie akcje, bo no jak widać, ludzie śmiecą. Są puszki z piwa, które można zabrać, jak się przyniosło gdzieś na imprezę. Są wydzielone po prostu jakieś altany grillowe, też są zaśmiecone, mimo tego, że są śmietniki. Już nie wspomnę o rzece, nad którą się idzie wypoczywać, a czy tam poopalać w lecie, a też się zostawia masę śmieci. I to są różne śmieci, które ciężko się degradują, plastiki. Także akcja jest jak najbardziej potrzebna. No rzeczywiście widać, że potrzeba jest i jest to potrzeba, żeby ludziom zwracać uwagę, wyczulać ich na to, żeby jednak nie zostawiali nic po sobie, zwłaszcza w miejscach, gdzie te kosze na śmieci są, a obok tego jeszcze jest narzucane dużo innych śmieci. No przeważa niestety alkohol, butelki po alkoholu, co jest takie znamienne. Trzeba pomagać naturze, bo niestety, ale jest tylko gorzej z naturą. Są tacy ludzie, którzy pomagają, tak jak my tutaj się dzisiaj zebraliśmy w grupie, zbieraliśmy te śmieci, które ludzie zostawili. Naprawdę to jest bardzo ważne, bo ten świat podupada i to my jesteśmy tutaj odpowiedzialni za to i jesteśmy świadkami. Możemy patrzeć na to, ale możemy też działać. I właśnie po to się tu zebraliśmy dzisiaj, żeby działać, żeby coś zmienić. I zachęcam wszystkie osoby w moim wieku do działania, bo naprawdę przyszłość jest w naszych rękach i to my możemy tylko i wyłącznie ją zmienić. W sumie w jesiennej odsłonie akcji Dbam o Sądeckie 2022 wzięło udział ponad 120 osób, które łącznie zebrały 72 worki śmieci o pojemności 60 i 80 litrów. Wycieczki mogliśmy zorganizować dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymaliśmy z konkursu Kocham Sądeckie, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Partnerem akcji była Spółdzielnia Pracy Piwniczanka, która zapewniła na każdej wędrówce wodę mineralną dla wszystkich uczestników. Od firmy PMP Style otrzymaliśmy natomiast worki na śmieci i rękawiczki. Inicjatywę wsparli również włodarze gminy Stary Sącz, Piwniczna Zdrój, Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna.